Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 9 dzień lutego, to jest piątek, jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą. Gratuluję i pozdrawiam. Międzynarodowy Dzień Pizzy. Kochani, to jest kolejny taki dzień, jest kilka takich dni, ja mam wrażenie, że one są po prostu co 3 miesiące. Że niby to jest raz w roku, ale Dzień Pizzy mam wrażenie po prostu jest w kółko. Znaczy to w ogóle dobrze, bo pizza w ogóle fajna i dobra. Kochani, zróbmy odcinek, czołóweczka, zapraszam, jedziemy. Drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Posłuchajcie proszę fragmentu z księgi Syracha, 4 rozdział, 27 werset, następujące zdanie. Nie płaszcz się przed człowiekiem głupim i nie kieruj się względem na osobę władcy. Bardzo to jest ciekawe zdanie, kochani. Ono ma być takim zdaniem o pewnej godności, o pewnej niezależności i o pewnego rodzaju niesprzedawaniu siebie, żeby coś zyskać. Zobaczcie, kochani, czasem, jeżeli mamy wobec kogoś, nie wiem, jakieś zobowiązanie, albo on ma nad nami jakąś władzę, albo dzięki niemu możemy coś uzyskać, nie? Na przykład tylko dlatego, że jest, nie wiem, jakimś władcą, w cudzysłowie, czyli na przykład, nie wiem, szefem, albo kierownikiem, albo zwierzchnikiem, albo, nie wiem, w kościele, tak, biskupem i tak dalej. Czyli mam względem niego jakąś tam powinność, od niego zależy coś w moim życiu, nie? To tylko dlatego, że tak jest, tylko dlatego, że od niego coś zależy, no to my się razem płaszczymy przed takimi osobami, bo nie chcemy sobie, nie wiem, popsuć sytuacji, albo chcemy po prostu zdobyć sytuację lepszą. Kochani, tylko dlatego, że tak jest, nie róbcie tego. Tym bardziej, jeżeli to jest na przykład głupiec. Ja wiem, kochani, że to się łatwo mówi, bo czasem jest tak, że od głupca zależy twoje życie, nie? Od głupca zależy to, w jakiej będziesz sytuacji, od głupca zależy to, czy coś będziesz miał, czy czegoś nie będziesz miał, czy coś zyskasz, czy coś stracisz. Głupiec ci może zrujnować życie. Ale właśnie, kochani, na tym polega, że tak powiem, takie poczucie godności, takie poczucie samostanowienia i niezależności, żeby być gotowym również na poniesienie nawet takiej ofiary, że ktoś ci może zaszkodzić, ale żeby się nie płaszczyć przed głupcem. To nie chodzi mi, kochani, oczywiście o żadną, wiecie, pogardę, o żadne, nie wiem, traktowanie kogoś z góry i tak dalej, bo nie wiem, bo uważamy go za głupca. Nie. Tylko żeby nie pozwolić, żeby jakieś korzyści, jakieś sytuacje życiowe, jakieś, nie wiem, zyski sprawiały, że tam, gdzie byśmy się normalnie nie płaszczyli, bo uznalibyśmy to za poniżej naszej godności, no to robimy to z jakiegoś tam celu. Oczywiście potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że robimy to, bo nie wiem, bo na kimś nam zależy i, że tak powiem, jesteśmy w stanie przełknąć własną dumę, bo coś chcemy dla kogoś zyskać. I tutaj oczywiście pewnie jest jakieś pole manewru, nie? Ale też myślę, że łatwo się nie wolno usprawiedliwiać, ja to robię dla kogoś. Pytanie, czy ten ktoś by tak chciał? Może, bo jak sobie czasem myślę, kochani, o takich sytuacjach, że ktoś na przykład dla mnie jakoś tam się poniżył, bo chciał dla mnie coś zyskać i by mnie zapytał, czy ja tego chcę, to ja bym powiedział, nie, wolałbym tego nie zyskać, ale żebyś ty się nie musiał tak poniżać, nie? I wiem, że my często w miłości jesteśmy gotowi, jak to mówimy, na wszystko. Kochani, warto sobie to przemyśliwać. Pismo Święte mówi, nie płaszcz się przed głupcem i przed władcą tylko dlatego, że jest władcą. Czyli nie trać swojej godności, że tak powiem, ze względu tylko i wyłącznie na sytuację. Tak, jeśli rozeznasz i będziesz mieć jeszcze przekonanie, że to jest od Pana Boga, że po prostu jesteś gotowy przełknąć różne rzeczy, bo kochasz, bo ci na czymś zależy i tak dalej, to jasne. Ale jeśli tu chodzi tylko o jakieś zyski, o jakieś, wiecie, sukcesy, o jakąś karierę, o jakieś takie poczucie, no właśnie, że będę kimś, ale tak naprawdę nie będziesz kimś, bo jeżeli się płaszczyłeś, to właśnie utraciłeś swoją godność. Warto, kochani, o tym myśleć. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Jak zawsze z niego się bardzo cieszę. Widzimy się jutro, w sobotę po raz ostatni, a potem jeszcze tylko w przyszłym tygodniu dwa razy, w sensie we wstawakach, bo będzie potem inna seria, bo Wielki Post. Ale wstawaki pomału lądują znowu na przerwę. Zapraszam na jutro. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, miejcie się najlepiej i niech to będzie dobry dzień. Z Bogiem, pa, pa!